Witam, dzień dobry. To ja, w duchu doktora Pumy, chciałam dla Was powiedzieć taką historyjkę. A więc, opowiedział mi to mój kolega. Mój kolega mieszkał ze swoją mamą. We dwójkę byli bardzo biedni. Nie mieli prawie w ogóle pieniędzy. Dla matki zostało tylko 50 zł. I ona mówi dla syneczka: syneczku, schodź, słuchaj, do sklepu, tu masz 50 zł i kup za te ostatnie 50 zł dla nas do domu jedzenie na 2 tygodnie. No synek sobie pobiegł, idzie, sobie patrzy, a na wystawie jednego sklepu taki ogromny miś, taki stoi, piękny, ogromny miś. I 50 zł kosztuje. No to on wziął tego misia i kupił. Przychodzi do domu i mówi: mamo, zobacz, jakiego misia żem kupił. A matka mówi: Boże, ty jesteś całkiem głupi. Wydałaś ostatnie pieniądze na misia, przecież my go ani zjemy, ani nic. Idź szybko, oddaj tego misia. No to ten chłopak posłuchał matkę i biegnie po schodach na dół, żeby pobiec do sklepu i oddać tego misia. I patrzył u sąsiadki otwarte drzwi. Mówię: zajdę, zobaczę, co tam sąsiadka robi. Wchodzi sąsiadka z kochankiem. No i wiadomo, tam smery bajera robią, tak? I raptem dzwonek do drzwi, a to sąsiadki mąż. No to sąsiadka tego chłopaka, mojego kolegę, razem z tym kochankiem zamknęła do szafy. Siedzi ten kolega w szafie z tym kochankiem i mówi do niego: słuchaj, kup pan misia. A on mówi: spierdzi. Bo chłopaczek, czyli mój kolega, mówi: bo będę krzyczał. Ile? 5 dych. No dobra. Za chwilę. Oddaj pan misia. Spie, bo będę krzyczał. I tak mu sprzedał, oddał, tak 30-40 razy. Poszedł sobie do sklepu, zrobił zakupy. Kupił kiełbasy, szynki, cukierki, słodycze, czekolady. No wszystko, co można było do domu kupić. Pochwalił się mamie, mówi: zobacz, jak jestem, wszystko kupiłam. A matka mówi: o matko, ty złodzieju, okradłeś sklep, idź szybko do kościoła, się wyspowiadaj szybciutko. Mama, ale ja nie okradłam, mówi mój kolega, okradłeś, szybko idź do kościoła, się wyspowiadaj. No on biegnie do kościoła, się wyspowiadać, przychodzi, puka w konfesjonale: proszę księdza, ja w sprawie misia. A ksiądz: spierdolę, ja już nie mam kasy.